Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy w Bieszczadach, wybraliśmy się w góry. Nie wiem, tu prawdopodobnie wiatr będzie wiał. Mąż jest z plecakiem. Brat męża Staszek również jest. No i teraz tutaj dokonaliśmy fajnego odkrycia. Przełączam się i już Wam pokazuję. Znaleźliśmy tutaj ślady niedźwiedzia. Właściwie Staszek wypatrzył. A to nie, to już nieważne kto, bo to są w powszech drogi szedł. Tak. I tu łapę wymocił w błocie i tutaj na śniegu ładnie to błoto ściekało mu z łap. Ale zobaczcie, jakie one są potężne. Weź Edek, przyłóż dłoń. I to nie jest wcale... Nie, no ja ten... Czekaj, moja noga... Tak, gdzieś młody to jest. Roczny gdzieś tak. Roczny? No może więcej. No. Ale on przeszedł gdzieś jakieś pół godziny temu, nie? Tak, pół godziny gdzieś tak, maksymalnie do godziny czas. Kurczę, jakby tak iść po śladach, to może by go gdzie dogonił. Zeszedł od tamtej strony, myśmy tu już ten, od drugiej strony, bo on tu gdzieś w tym potoku może jeszcze być. A no. Jakby mu wyszedł z drugiej strony drogą tam, no ale pole nie ryzykować, bo kondycja nie ta. A moja już tym bardziej. Ja tutaj już przed chwilą właśnie chciałam zrezygnować, ale jak mi powiedzieli, że są ślady niedźwiedzia, to dostałam sił witalnych. Ale no pierwszy raz widzę, ale odciśnięte. I to świeżuteńkie. Bo nawet zobacz tutaj na rancikach, no. Jest sypki śnieg, nie odtajany, bo tak. Tak, ten to on by się stopił, już taki byłby przytopniały. A tu jeszcze sypał śnieg tutaj. Tak. A tutaj, a to jeszcze takie świeżutkie ślady, jeszcze nic nie przytopione. A gdzieś tam może siedzi w tych świerkach. No, może tam jest pasieka, dalej może tu jest pasieka, może poszedł na jakie... Na degustację. Małe co nieco. Miś Puchatek poszedł na małe co nieco. Wybrać sobie troszeczkę miotku. Podejdziemy, zobaczymy, może tam... Tu jest bardzo dużo śladów w ogóle wilków. Tutaj są, ale to są chyba liska ślady tutaj. To są liska i to widać, że to są starsze, bo śnieg już jest taki przykrzyty. Też z nocy, ale wcześniej szedł. W nocy, bo wczoraj poparł świeży śnieg. Tak. No, tu jest masa wilków, jeszcze śladów wilka nie widziałam, aczkolwiek tam na drodze, wyście szli łąką, a ja poszłam drogą, to widziałam sierść po psach. No to mówił wujek wczoraj. Tak. Że dwa paski tylko po psach znaleźć. Dwie obroże znaleźć. No tutaj słuchajcie. A tu co to, następne? Pasieka jest. Następne ślady. Ty, patrz, następny. I ty szedł ty, w tamtą stronę. To dwa. A tam następny. Ty, a tu. Ty to się szła stara z młodymi. To się nie pchamy. Patrz, tu są następne ślady i to z tego samego okresu. Czekaj, to te jedne tam były. Tak. Tu jest drugi. Te są też małe. Czekaj, chodźmy. A tu szła stara. A tu jest. Patrz, jaka łapska. Tak wygląda. Tak, ja kręcę. Stara z młodymi. Popatrz, a tam jest pasieka. A tam jest pasieka. O piernicze. To idziemy dalej czy wracamy? Ja idę! Ja teraz idę. Teraz idę. Nie popatrzyłem parę metrów. Ja kręcę. I słuchajcie, tam ile my jesteśmy od wsi? No w prostej linii będzie, ja wiem, kilometr. Może dwa. Może nie, dwa. Tam domy widać w oddali. Nie, to domy już w Bukowsku, tu w potoku jest tak, Wola Piotrowa. A no tak, no ja tutaj takiego rozeznania nie mam, to tu jest Wola Piotrowa, a tamte domy co widać to Bukowsko. Aha, ja pitole, to praktycznie pod domami łażą. No wilków tu jest dużo, tak jak jesienią, to tutaj wszystkie psy pozabierały i teraz tylko ludzie, gospodarze znajdują obroże. Tam były ślady niedźwiedzi i słuchajcie, tutaj nieopodal jest pasieka. I one zrobiły koło, zawróciły, przyszły i ula rozwaliły. No my już tutaj zrobiliśmy, tu Staszek zrobił oględziny, one przyszły tędy, był drut od pastucha, obeszły sobie tutaj krzakami i tędy weszły, dostały się i zobaczcie, co zrobiły. O masakra. Lampki potargały, powyjadały. To pewno świeżutkich śladów. Ja pierwszy raz takie coś widzę. Byśmy ich po prostu wypuszczyli. Tak, ale ten ul był... pszczoły nie żyły. No bo są martwe, one by martwe. Tak szybko nie zginęły. Nie zginęłyby tak szybko. One jeszcze by się ruszały, tak, takie w letargu by były. Widocznie się w zimie osypały pszczoły.
I poczuje nektar, pokarm w ulu, syrop zimowy. Woła ci, o. One są, o tak, tak, one są nieżywe, bo... Tak, to by żyły jeszcze, by łaziły do tej pory, mróz by ich tak nie ściął. Faktycznie, one musiały nas wyczuć, bo my tutaj idziemy, rozmawiamy. I to jest świeżutkie. I myśmy je najprawdopodobniej przegonili tutaj stąd. Ja spróbuję zadzwonić też do Hanki. Może ona... Dzwonisz do Hanki? Tak, żeby zadzwoniła, że nie zbierz sobie. No, żeby tu się pasło po podłączu. Tak, niech da znać, ona będzie wiedziała, czy to ule są. Tak, bo że chodzi niedźwiedź. Ja kręcę. Zobaczcie, co niedźwiedź potrafi zrobić. Tutaj są jeszcze resztki miodu. Wszystko się błyszczy, to jest pokarm zimowy. No ale tak jak Staszek mówisz tutaj, one nie żyły. One są już zaschnięte nawet, ty zobacz. Osypałeś. Tak, tak, tak. Że były osypane. Tak, bo one są suchutkie już. Ale zapach czuł i... Poczuły zapach. Ale jeszcze miodzik jest. Słodziutki. Słuchaj, one nie do końca powyjadały, nie ten, wiesz, tam one gdzie... by tu więcej rozwaliły. Więcej by rozwaliły, no myśmy, one słyszały nas i musiały, myśmy musieli... Ty, ale one poszły w tamtą stronę, tak wychodzi. No, poszły do góry. Ty, to może zawrócimy. To no, może zawracamy, idę, co? Idę. Idziemy, może je zobaczymy, faktycznie. I one tu poszły do góry, czek, ja przejdę tam za Będziemy po prostu się dosyć głośno zachowywać, żeby tutaj nie stwarzać sobie ryzyka. Bo tak pamiętajcie, że jak się spotka, znaczy jeżeli idziemy do lasu na fotografię, to trzeba siedzieć cicho. Ale jeżeli się idzie turystycznie, tak jak tutaj w Bieszczadach, no to jest ryzyko, że spotkamy... niedźwiedzie, rysie, wilki, no i trzeba się zachowywać dosyć głośno, rozmawiać. To one wtedy mają szansę zareagować i uciec, tak jak tutaj, no. Hanka może jest przy mamie, dlatego może nie odbiera. Ale Staszek, tutaj są ślady jednego, nie? Nie, bo się jeden za drugim. A, jeden za drugim szedł. Strasznie rozdeptane ślady. Mhm. Jeszcze jeden za drugim. To ja też stąd wyjdę. A, tu jest prąd. Jest, tak, bo teraz mnie ten. Dobra, to ja idę tamtą stroną. Weź mi tu Edek, chodź pod ten. Podnieś. A to one robiły tutaj kilka podejść. Tak, one tu krążyły. Tutaj dostał, bo widać jak go zaryło tutaj w tym. Tutaj próbował na skrzynce pazurami, jak też jak musiało go przydać ziemię, bo go kopło. Tu, widzisz? A tutaj jak zmiesiło. Próbował później. Czekaj. Tutaj. Oła! Ups! Renia zaliczyła glebę w krzakach. Normalka. Czekaj, już idę. Ale tutaj... Tu ostro dostał. Skopał. Jak tu skopał tutaj, tu. I one tu wszystkie trzy... Atakowały, pchały się do pasieki. Stara, tu siedział dupą. Przeproszeniem, tu siedział. Tutaj usiadł, no. No. I tak wygląda tu po moich... Stara sprawdzała, a młode tu czekały na rozwój sytuacji. A one jeszcze i z tej strony próbowały się dostać. Tak, już one tam nie poszły. One tutaj weszły tam, sprawdzą z tej strony. I obszedł dookoła. I poszedł tam. I one poszły tam najprawdopodobniej idziemy. Poszły. No to idziemy dalej, zobaczymy co się tutaj na szlaku rozwinie. A tutaj są ślady wilków. Zobaczcie, jaki piękny ślad. I tutaj teraz jak poznać, że jest to ślad wilka, a nie psa? Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, tutaj pięknie się zarysowały przednie pazury. Mało tego, on ma opuszki. I najprościej jest wziąć słomkę i położyć tak, na krzyż. Jeżeli tutaj nie zahacza i tutaj... To jest w 100% wilk. Jeżeli tak przyłożymy, również opuszki nie przekraczają tej linii. A psa, jeżeli położymy tak, to ten opuszek będzie przekraczał bądź ten, bądź tutaj. A tak jak położymy, to już w ogóle tutaj te będą wyższe, one zachodzą. Także tu jest w 100% ślad wilka. Osobnik średni.
No i wilka też można poznać w bardzo łatwy sposób, bo wilk idzie zawsze prosto do konkretnego celu. Pies tropi, on poleci 2-3 kroki, gdzieś tam złapie trop, ucieka na bok i to, a wilk idzie zawsze w konkretnym celu. Mało tego, on idzie w prostej linii, stawia, pies jak idzie, to tak idzie, a wilk stawia łapkę za łapką, łapkę za łapką. No i jak idzie kilka wilków, to one idą gęsiego, stawiając stopę, znaczy łapę na śladzie poprzedniego wilka, tak żeby jak najmniej tych śladów zostawiać. No i ich hierarchia jest fantastyczna, bo jeżeli jest watacha złożona z kilkunastu wilków, tutaj są kolejne ślady tych wilków, tutaj szło kilka, to zawsze na przodzie idą osobniki najsłabsze z tego względu, aby nadawać tempo pozostałym, bo jeżeli pójdą najsilniejsze, to te starsze nie nadążą za nimi. No i później za starszymi podąża kilka sztuk wilków silnych, później idzie młodzież i wilki średnie i na końcu idą znowu wilki silne, a na samym końcu całą kawalkadę zamyka samiec alfa, który dogląda i w razie co jest gotowy do ataku, także on chroni grupę. Chyba my ludzie powinniśmy się uczyć od zwierząt, od wilków zachowań. Idziemy dalej, ja tutaj wychodzę, zaraz wiatr na pewno się... No tutaj ja widzę właśnie, zobaczcie, to są ślady wczorajsze. Nie są to dzisiejsze, ale patrzcie, jaki rozlazły jest na błocie. Drugi, trzeci, czwarty, piąty. A wilki tam przecinają chyba, nie? I zobaczcie teraz, tutaj może teraz wiatr wiać, bo nie podpiąłam mikrofonu i wychodzimy na przestrzeń. O, szły tu i zobaczcie, jak prościutko. Tak jak mówię, wilk zawsze idzie w konkretnym celu, a pies będzie kluczył, on będzie tropił, można powiedzieć, głupieje, jak jest na wolności, a wilki mają konkretny cel. Idziemy tam, no może nam się uda jeszcze spotkać misie, aczkolwiek, no byłoby to fajne przeżycie, aczkolwiek nie idziemy celowo im pod paszczę, no bo to jest niebezpieczne. Stara z młodymi nie wróży raczej nic dobrego. Może różnie być, także trzeba zachować bardzo daleko idącą ostrożność. No jeżeli nie chcemy się narazić na jakieś nieprzyjemności, to tak jak my tutaj rozmawiamy sobie dosyć głośno, żeby zwierzęta miały okazję nas usłyszeć z daleka. Bieszczady są jeszcze dzikie. Jest tutaj dużo zwierząt. Tak. Nie wiem, czy było słychać, tak jak mąż mówi, że niedźwiedź ma czas oszacować. Dajemy mu czas oszacować, czy nadajemy się do konsumpcji, czy nie warto sobie nami tutaj zawracać głowy. O, jest pięknie. Temperatura jest dodatnia, aczkolwiek tutaj na szczytach śniegu jest jeszcze dosyć sporo. No pięknie, jest po prostu pięknie. Idziemy dalej. Przyszliśmy stamtąd i wchodzimy teraz tutaj w las. Wszędzie pełno śladów wilków, są również zaznaczone przez nich ich tereny, bo jest na śniegu pełno moczu. Zobaczcie, ile śladów. No a my zrobiliśmy sobie w takiej oto scenerii przerwę na kawkę w naturze. No jest pięknie, jest po prostu bajecznie. Tak, do słoneczka. Leszczyna tutaj dopiero kwitnie, u nas już tam poprzekwitała. A tu zobaczcie. I te świerki, jodły, no przepięknie, tam zaraz wyjdziemy, bo idziemy teraz na południowe stoki, tak? Tak. Za zrzutami. Na koziniec. Za zrzutami, ale ślady już tutaj są, ktoś przed nami był, ale ja powiem, że taka adrenalina jak dzisiaj, to już mi nie trzeba zrzutów. Ja już widzę tutaj dzisiaj wszystko. Ale jest pięknie. Za każdym krzakiem będzie. Tak, ja teraz, tak jak zrzutomaniak w sezonie, każda gałąź, każdy badyl to jest zrzut, róg, tyka, tak ja tutaj za każdym tym świerkiem będę widziała niedźwiedzia albo wilka. No zobaczymy, co jeszcze nam się tutaj uda zobaczyć, jakie przygody jeszcze będziemy mieli. Zobaczcie, jakie cudowne jodły, jakie potężne. Jaki obwód pnia. Tutaj chyba 4 osoby by nie objęło. Jak ręce. Takie jodły to chyba tylko w Bieszczadach już.
Ta jodła, ona materiałowo, to tam lichy materiał z tego by był, bo jest psękata jak ten, ale ma dużo gałęzi i jest bujna jako reproduktorka, jako zasiew o całą okolicę nasionami i przez to jest zostawiana do rośnięcia. A to czyli takie jodły, one celowo nie są tutaj wycinane? Tak, to celowo zostawiane są. Ta młodzież, to wszystko następna to jest. Następna tam jest. To, które one jako materiał, jako to jest lichej jakości byłby. No Staszek tutaj się zna, bo akurat nie, to jest stolarz, on tam stolarnie miał. Jako reproduktorki to one dużo szyszek dają i zasiewają całą okolicę. Ale ty powiedz mi jeszcze, bo na przykład tak jak tam u nas, jak pozyskiwali szyszki ze sosny, to mówili, że na przykład ta sosna się nie nadaje na nasionka, bo coś tam. To też musi być jakieś odpowiednie drzewo, czy nie? Słuchaj, sosny, owszem, sosny to były drzewostany takie, gdzie były pielęgnowane. Mhm. A jodły, raz, że z jodły jest ciężko pozyskiwać szyszki. Bo to trzeba na jesieni wyjść. Bo trzeba wyjść na górę. I ona na samym wierzchołku, to raz, a drugi ona raz się rozlatuje. I ona się rozlatuje, szyszka. Ona się rozsypie w pył, czekaj, gdzieś tu może nawet, o, widzisz, tutaj są resztki szyszek. A jest, no. To są resztki szyszek, bo to jest jak puzzle składane w ten deseń i to jest szyszka tej wielkości. Mhm. I ona na jesieni się rozsypuje nasionka fruną. Fruną, no bo one mają skrzydełka właśnie po to, może nie? Gdzieś znajdziemy tu nasionko, ale... Oj, chyba teraz już cienko. Tu chyba jest, zobacz, o to. Nie wiem, bo nie widzę, to nie jest nasionko? Nie mam okularów, to nie widzę. Ciężko będzie teraz. Ciężko będzie, bo to jest zmieszane z podłogą. To już nie ten czas, żeby znaleźć nasionko. Także, no widzicie. Te dajmy na to, otuliny spadają wzdłuż dnia koło sosny, a nasionka lecą. Te o młode to są wszystko z tych jodełek. Pokolenie, następne pokolenie. Nawet taka wyprawa zwykła niby w las, ile może dać wiedzy, nauki, radości, a powietrze to ja już, słuchajcie, nie powiem. O, i kolejne ślady, także tutaj jest wszędzie pełno śladów zwierzyny, tam jest wydeptane. Przez zwierzynę taką jak jelenie, sarny, tam dalej są ślady wilków. Chodź zobacz. No. Widzisz takie tropki małe. No widzę. Kuny. I tu. Idziesz po lasu do góry. I może to ona nawet siedzi tutaj w górze? A bo tutaj jest. Zobaczcie. Nie wiem, nie. Jak tam daleko? Może. A nie wiem, bo nie mamy światła, bo by ją podświecił. Może mieć tam schronienie. Ciekawe, jak wysoko ta dziura idzie. No jest kilka metrów nawet. No zależy, jak tam ten. Jak wydrapała to. Jak wydrapała, jak. Ale numer. Ale pięknie. Śliczna jodła. Ale tutaj też ty mówiłeś, że mogą być. Znaczy one są niewycinane, bo są postrzelane z II wojny światowej, nie? Jest pełno odłamków. Tutaj no. Tamtej były te dziury takie, co były. Tak. No. Jest pełno odłamków tutaj, bo tu były ostrzał, duży ostrzał. Tutaj też się ciężkie walki toczyły, nie? Dwie wojny tu były. Tak, no. Pierwsza wojna, one pierwsze wojny, no powinny pamiętać, ale drugą wojnę to tu były straszne bitki. Bitwy także tutaj były zestrzelane. Przez to ten las. Może tak w tamtą stronę się postrzelany mówiło. Zawsze jak się ten, to gdzie? Za postrzelany las. Aha. Był tak zestrzelany w czasie wojny, że nazwa została po nim. Czyli też las z historią, można powiedzieć. O, ciekawe. Że gdzie idziesz, gdzie są, a za postrzelany. Mhm. Nie no, teren. O, tutaj byk był. Byczek. I to niedawno. Z tego lasu, no gdzieś tu z tego rejonu. Myśmy z Józkiem z bratem pojechali, bo tutaj wiesz, jakie sosny są marne. I spatrzyliśmy ładną, piękną sosnę. Ścienimy, zawiedzimy na tartak, że będzie piękna boazeria. Okazało się, że środek był sam odłamek, że na tartaku piły się tym piły, bo nie szło pociąć. Sam odłamek był, że nie szło nic wybrać. Miało być na cały dom. Boazeria, a nawet na przedpokój nie wyszło. No to u nas też tak było, nie, Edek? Tak było. Lipę sobie dostałem od znajomej na ramki. Zawiozłem na tartach, to prędzej uciekałem z tym klockiem, jak przyjechałem. Lipa była najeżona odłamkami
jak dobra kasza z kwarkami. Ale też tato mu jeszcze wycinał dęby, tam jak się jedzie na te nasze paświska na Chlewice. I też jak wyciął te dęby, to cieszył się, że będzie ładna deska, a okazało się później, że tam niestety pełno obudłamków było, nie? Także tak to było. W tej okazji na podwórku też pociski z pepeszki były. Tak, tak, tak. No ta właśnie, faktycznie są u mnie akacja na podwórku, co żeśmy ją wycięli. No to też pocisków pełno było. No piękne, no jest piękne. Jodły są przecudne. Ja się tutaj zachwycam. Ach, och i ech, no ale zobaczcie. Ptaszki śpiewają. Takie drzewo u nas to tylko pomarzyć. Dęby nie są takie grube jak te jedlice. Tutaj płynie woda. Jest to woda ze śniegu, który się topi i wszystkie takie smuszki, strumyczki spływają sobie do jednego strumyka, do wąwozu. No i tutaj przede mną jest wąwóz, który ma, podejrzewam, z 15 metrów głębokości albo i więcej. Jest on dosyć duży. Kamera tutaj tego nie odda, ale ta woda płynie sobie tam dalej w dół. No i tak co kawałek jakiś taki strumyczek dołącza i później ten potok robi się coraz większy, coraz większy. No już. Woda ze źródełka. Tutaj jest ujęcie wody do waszej wioski, tak? Tak. Ale pyszna. Smaczna jak nie wiem. Chcesz trochę? Tak. Ja ci nabiorę. Ale dobra woda. W górach, w takich właśnie źródełkach jest najlepsza woda. Ja się tutaj wpakowałam w wodę teraz, jak stąd wyjść. Jeszcze się nabawiłam kontuzji kolana. O! Dobra. Daj tą wodę. Trzymaj. Dobra. I tak już mam mokro w butach. Dobra, zaraz mi podasz rękę, żebym się tutaj nie zwaliła do tej, bo tu jest dosyć miękko. Jest już solidnie po południu, zbliża się godzina 16. Obeszliśmy góry, pogoda fantastyczna, było ciepło. Teraz tutaj jak wyszliśmy na przestrzeń otwartą, to zaczyna znowu wiaterek powiewać i jest dosyć chłodno, ale śnieg, tak jak widać, zszedł całkowicie. Teraz już tropów nie widać. Tutaj tylko jakaś jest ścieżka przez pole wydeptana. Tam w oddali za górami widać szczyty całkowicie ośnieżone. Na kamerze prawdopodobnie tego nie widać. Być może jutro pojedziemy tam. Zobaczymy, jak to tam wygląda. A na dzień dzisiejszy będę się z wami żegnać. Dzień pełen przygód. Zakończyłam z uszkodzonym lewym kolanem, także będę się dzisiaj ostro kurować, żeby na jutro jako taką kondycję mieć. Być może uda się gdzieś chociaż podjechać, bo nie wiem, czy będę w stanie wyjść, bo powiem szczerze, że wlekę się tutaj jak ogon za psem. Chłopaki już tam w przodzie, a ja kryję szare tyły. Także jestem kontuzjowana, ale szczęśliwa. Naprawdę dzień uważam za bardzo udany. No i cóż, kochani, żegnam się z wami. Życzę dużo zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności. No i trzymajcie się. Do następnego.